Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kolejny turniej online rozgrywany przez czołówkę światową, ale nie tylko. Jest na co popatrzeć, bo gra m.in. Magnus Carlsen, ale też Jan Krzysztof Duda czy Radosław Wojtaszek, ale też grają zawodnicy troszeczkę starszej generacji, czyli Wasilij Iwanczuk oraz Borys Gelfand. Są też młodzi arcymistrzowie z Nimanem na czele oraz z Pragnanandą. Bardzo ciekawe rozgrywki. Jest na co popatrzeć, są świetne partie. Co ciekawe, też będzie pojedynek Nimana z Carlsenem, emocjonujące rozgrywki przed nami. Pragnę przedstawić dzisiaj fajną partię pomiędzy Wasilijem Iwanczukiem a Janem Krzysztofem Dudą. Muszę stwierdzić, i to zawsze podkreślam, jeżeli ktoś już oglądał trochę mój kanał, to Wasilij Iwanczuk jest kapitalnym zawodnikiem. Uwielbiam jego szachy, gdyż grał w zasadzie, no jest już troszkę mniej aktywny, ale nadal bardzo, bardzo groźny. Grał fantastycznie, gra fantastycznie w szachy. Jego gra jest taka starej generacji. To źle może brzmi, ale szachiści wiedzą, o co chodzi, i to są prawdziwe, piękne szachy. Ten człowiek kocha szachy ponad wszystko. Widać to po sposobie jego życia i w zasadzie biografii. Można powiedzieć też na temat, jeżeli przeglądamy jego partię, można bardzo o nim dużo powiedzieć. Fantastyczna persona, warto się troszeczkę na pewno nad nim pochylić i zobaczyć, jaką twórczość w szachach stworzył. Nadal oczywiście gra sobie, jest zaproszony właśnie tutaj do tego turnieju. Świetnie, jest tutaj fantastyczna rozgrywka przed nami i pragnę ją przedstawić. Partia jest rozgrywana online tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Iwanczuk rozpoczął ruchem E4, Janek zagrał C5, skoczek F3, D6, D4 ze strony białych, bicie, bicie, obrona sycylijska oczywiście, skoczek na F6 i posunięcie F3 ze strony Iwanczuka. No, widzimy, jeden z wariantów, który można zagrać, to nie jest w ogóle groźne posunięcie białymi, znaczy nie jest to groźne posunięcie dla czarnych. Janek reaguje bardzo dobrze, posunięcie E5 jest najlepszym ruchem, dlatego że walczy od razu o centrum, skoczek na B3 i D5. Jeżeli w obronie sycylijskiej mamy taką możliwość zagrania pionkiem, to warto z niej od razu skorzystać. Według mnie w porządku posunięcie. Iwanczuk reaguje posunięciem goniec G5, czyli wiąże skoczka i walczy tutaj od razu o centrum. Na co Janek gra goniec E6, wszystko tutaj jest znane i od razu jest wybicie na E6. Hetmanem wiadomo nie wolno wybić, bo jest bicie pionka, więc białe korzystają z okazji i zdwajają piony. I tutaj Iwanczuk wszystko wymienia, co jest bardzo fajne. Znaczy fajne dla niego, bo wymiana hetmanów następuje dosyć szybko. I dla człowieka, który ma 50 kilka lat, jest arcymistrzem zasłużonym. No szkoda, że nie był nigdy mistrzem świata. Tutaj, no, tak jak już wspominał Mateusz Bartel na transmisji, człowiek, który miał swoje demony, tutaj głównie psychika miała bardzo duże znaczenie i ta presja. No ale fantastyczny zawodnik, tu cały czas podkreślam, ta moja tutaj, takie moje, powiedzmy, ta fascynacja tym szachistą jest ogromna. Ja się też wychowywałem na jego partiach. Bardzo, bardzo polecam jeszcze raz, tak przy okazji. No i zobaczcie, że on wymienił hetmany i to jest pozycja Iwanczuka. To jest pozycja człowieka, który gra na struktury pionów, który rozumie bardzo dobrze strategię, potrafi grać fantastycznie technicznie. No i gra skoczkiem po prostu na C3. Filozofii żadnej też nie ma. Bicie nie jest najlepsze, bo jest po prostu wybicie i gramy sobie dalej w szachy. Więc tutaj parę gońców należy zachować. I teraz Wasilij zagrywa posunięcie skoczek B5. Bardzo prosty ruch, mający na celu zagrać na C7. On już próbuje przeciwnika, tutaj naszego Janka, zaskoczyć takim posunięciem. Co ciekawe teraz w tej pozycji, Janek zagrywa król D8. No nie jest to chyba najlepszy wybór mimo wszystko. Pokażę alternatywę, jak można byłoby się fajnie zachować. Mianowicie skoczek na A6 jest dobrym ruchem. Trzymamy pole C7, to jest bardzo istotne. I przykładowo, po długiej roszadzie, bo to się bardzo, bardzo narzuca, jest goniec H6 z szachem, król odchodzi i król E7. Czarne nie miałyby tu żadnych problemów. Zauważmy, że no nawet takie wejście skoczkiem nie jest kompletnie groźne. Tutaj wieże są już scalone. Za chwilę wejdzie wieża na D8, próba wymiany wież, gońce działają. Wszystko tu wygląda dobrze. Dziwię się, że Janek w ten sposób nie pograł, tylko zagrał królem na D8.
zdroszował króla. Oczywiście to nie ma znaczenia, jak hetmany są wymienione, nie ma to takiego znaczenia wielkiego, no ale Iwanczuk kontynuuje swoją grę. Roszada, król C8 i skoczek A5. Skoczki wyglądają bardzo nienaturalnie, że tak powiem. No, ten skoczek oczywiście nie ma na celu, żeby tam coś zbić w obozie przeciwnika. Może utrudnić wyprowadzenie skoczka na C6, ale chodzi o to, żeby skoczkiem przerzucić się na C4 i tutaj władować się na pole D6. Na pewno o to chodzi, ale też czarne nie mogą sobie stać w miejscu, więc Janek gra A6, skoczka wytrącił tutaj na C3 i wieża zagrała na G8 z atakiem na pionkę. No i teraz Wasilii gra G3. Stara szkoła. No wiadomo, jest groźba, trzeba zagrać G3, żeby goniec był swobodny. Mi się to bardzo podoba i warto na pewno w ten sposób próbować się uczyć szachów. Tak, oczywiście polecam, to jest moje zdanie, dlatego że, no oczywiście, szachy teraz są bardzo dynamiczne w szachach. Komputer, silnik, lecimy z tematem, ale żeby zrozumieć, to jest bardzo ważne i tutaj ten zawodnik nas tego nadal uczy. Skoczek D7. Skoczek zagrał na D5 do centrum i jest posunięcie F5. I teraz ruch, który mi się niezwykle podoba, ruch strategiczny, bo tu na przykład komp pokazuje ruchy typu król B1. No zagrajmy takie posunięcie. Oczywiście profilaktyka jak najbardziej, albo goniec C4. Wszystko dynamicznie. Wszystko wygląda dobrze, ok. Ale Iwanczukowaty, o przepraszam najmocniej, nie chcę nikogo obrazić, ja tak sobie mówię czasami, Kasparowowaty i tak dalej. Iwanczuk zagrywa F4. Posunięcie według mnie piękne. Zatrzymuje dwa pionki. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest partia szachów szybkich i online, ale no, głębia jednak tutaj tkwi. Ten zawodnik non-stop myśli podczas gry. On cały czas kalkuluje, on kocha szachy, on żyje szachami, to jest piękne. Ja podziwiam takich ludzi, którzy mają tak pasję wszczepioną w siebie. To jest coś cudownego. Dobrze, i po tym ruchu jest właśnie zatrzymanie tych pionków. Tutaj Janek wybija na F4 i skoczek zbił na F4. No i jeżeli byśmy na przykład teraz zdjęli z szachownicy ciężkie figury i dwie lekkie, no to struktura pionów jest fatalna. Nawet zdejmiemy wszystkie z szachownicy figury, no to tutaj białe mają wygraną końcówkę pionkową. Trzy piony na dwa, to jest oczywista sprawa. No i królem tutaj będziemy podchodzić i zbijać pionki. No ale są figury, wiadomo, jeszcze dużo gry. Goniec na H6. I tutaj Ukrainiec zagrywa wieżę D4. Broni po prostu skoczka. Prosta rzecz. Tutaj widzimy, że białe jakoś się specjalnie teraz nie rzucają. Poprawia cały czas figury. No Janek tutaj też nie ma jakiejś tragicznej pozycji absolutnie, no ale grać jakoś trzeba i gra królem na C7. Goniec na G2. Białe realizują cały czas swoje plany. Tutaj skoczek zagrywa na C5. Zresztą bardzo dobrze. Wieża z H na D1. I to mi się podoba właśnie w tym zawodniku, jeżeli chodzi o Iwanczuka, to, że on te figury swoje jakoś w taki sposób pięknie ustawia. Ja to jakoś tak nie wiem, może ciężko będzie to zrozumieć, co chcę przekazać, ale on potrafi jakoś tak harmonijnie grać tymi swoimi figurami. Warto popatrzeć kilka partii jego i zobaczycie, że to faktycznie tak jest. To jest oczywiście tylko moje odczucie. Król B1, król B8 i teraz posunięcie A3. Zobaczcie, spokojnie. Chcę poprawić tutaj pionki. Nie wychyla się teraz przed szereg i cały czas stabilnie trzyma przeciwnika. Walczy przede wszystkim o wszystkie pola w centrum, wolna linia, wszystko dobrze działa. Goniec G5 prawdopodobnie też pozwoli zagrać wieżę na D8 ewentualnie. Wieża na B4. To wygląda bardzo groźnie. To wygląda szalenie groźnie. Atak na pionka B7. Wieża C7. I wieża D6. Wszystkie figury wchodzą do akcji. Co ciekawe, oczywiście komputer w tej sytuacji pokazuje pozycję remisową, no ale to jest komputer. Jeżeli mielibyśmy wybrać, którym kolanem chcemy grać, no to myślę, że białe bez wahania. I król A7. I to jest błąd Janka. To jest Janka błąd. Dlaczego? Za chwilę powiem, co dalej się działo, dlaczego ten ruch jest błędem, król A7. Ale należało przede wszystkim zbić skoczka od razu po wybiciu wieży. Wieża z G na C8. I ta pozycja jest względnie równa, można tu spokojnie działać. A dlaczego król A7 jest złe? Dlatego, że skoczek właśnie z F4 wchodzi na D5. I okazuje się, że dla wieży jest ciasno. I tutaj w zasadzie wymiana tego skoczka jest bardzo... jest prawie decydująca. Znaczy jest
inaczej, brakuje mi słowa, przepraszam za zamotanie się. Jest, wymiana jest raczej nieunikniona w ten sposób i wieża zbiła teraz na D5. Z atakiem, zobaczcie, z atakiem. Tutaj Janek kręcił głową, już wiedział, że ma pozycję po prostu złą. Nacisk białych jest kapitalny. B5 ze strony czarnych. No i teraz można by było powiedzieć, żeby zbić pionka. No i zbicie pionka białymi jest super. Pionek więcej, tutaj białe są ok. Ale Iwańczuk, to jest właśnie Iwańczuk. To jest człowiek, który szuka piękna szachów i zagrywa posunięcie C4. Bardzo ładne posunięcie, które chce otworzyć pozycję i dobrać się do króla. Posunięcie F4. Bicie nastąpiło, grożą widełki, no więc trzeba wybić. I wieża wybija, pionek wybija, pionek wybija i goniec zagrywa na E7 z obroną. Pozycja ciężka. Jak dalej robić progres? Zobaczcie, że ten pionek teraz Ukraińca nie interesuje i zagrywa wieżą na F5. Ruch bardzo ładny, bo grozi wzięcie pionka. Tam są bardzo nieprzyjemne związania, poza tym skoczek C6 też istnieje. Wieża zbiła na G3, no i w tej sytuacji Wasilij Iwańczuk się niestety myli i zagrywa gońcem na D5. Dlaczego ten ruch jest zły? Otóż w tej pozycji, tutaj jakby teraz Janek zagrał wieżą na G1, to by pozycję zremisował. Dlaczego? Dlatego, że na przykład po król A2 jest skoczek na D3 i nie widać za bardzo, jak zareagować białymi. Jeżeli nastąpi szach, to tutaj wieża by zbiła, zbicie i skoczek C1. Bardzo ciekawy motyw remisowy, król A1, skoczek, król A2, skoczek. Jeżeli król B1, to znowu skoczek B3, król C2, możemy dać szacha oczywiście, król D3 i zbić gońca. Ta pozycja również jest remisowa. To znaczy, na pewno tutaj czarne nie dałyby sobie zrobić krzywdy, więc myślę, że Janek utrzymałby tę pozycję. Jednakże, no właśnie, w tej sytuacji goniec D5 jest zły. A jak należało grać? W tej sytuacji, jakby Iwańczuk zagrał skoczkiem na C6, to pozycja się sypie. No król A8, sprawa jest prosta, bo jest mat, więc nie wolno. Jeżeli król A6, to goniec F1 i to mogło sprawiać trudność pewnie tutaj arcymistrzowi. I na przykład po wieża na C6 jest wieża na B3 z szachem i zbijamy. Przewaga materialna powinna tutaj sobie spokojnie poradzić. No więc widzimy, że mogłyby być problemy, a jeżeli goniec F1 i wieża by zagrała na F1, na G1, żeby związać króla, no to tutaj nastąpiłby szach skoczkiem na B4, król musi na A7 zagrać i skoczek D5. I te figury mają problem. Wszystko jest atakowane. Straty materialne są nieuniknione. Byłyby. Byłyby dlatego, że goniec D5 zostało zagrane i w tym momencie Janek niestety nie zagrał wieżą, a szkoda, tylko zagrał gońcem na D6. No i w tej sytuacji Iwańczuk tutaj już gra jak z nut. Mianowicie zagrał skoczkiem na C4 z prostym atakiem. Wieża G6, wieża dała szacha, no jak król B8 to są maty, więc jedyne zasłonięcie się skoczkiem, no i takie ruchy są bardzo nieprzyjemne do gry czarnymi. I teraz Iwańczuk B4, hop, B4 i grozi B5. Goniec zagrał na E7, ciężka sytuacja czarnych, B5, no i widzimy, że ta figura już jest do wzięcia. Wieża zagrała na C5. No i teraz w tej sytuacji tutaj nastąpiło wieża F7. Przeliczenie taktyki. Wieża D5 i bardzo dokładny ruch, nie dających żadnych szans przeciwnikowi. Oczywiście tutaj bicie też wygrywa, ale bicie na A6 jest jeszcze dokładniejsze, dlatego że po wybiciu na A6 jest bicie tutaj i potem wybijamy pionkiem. I w tym momencie król zagrał na B8, na co nastąpiło bicie na G6. Wieża zbiła pionka z szachem, król C2, wielkiej filozofii nie ma. Bicie na G6 i wieża bije 7. No i jeszcze oczywiście Janek tutaj pograł. Zagrał wieżą na F7. Wieża G7, zapionka, bardzo ważna rzecz, żeby zapionka się ustawić. G5 nastąpiło, król C3. Król tutaj już ze skoczkiem i z pionkiem powinny sobie bez problemu poradzić. Wieża G3, podciągamy pionka, wieża G1. I skoczek E5 zostało zagrane. I po szachu król A5. Janek musiał uznać wyższość przeciwnika w tej partii i poddał. W ogóle Iwańczuk rozgrywa świetne zawody, gdyż rozegrał w eliminacjach do tej pory 4 partie, zresztą jak wszyscy, i 4 partie miał wygrane, ale w pierwszej partii niestety niefortunnie przegrał, ale wygrał 3 partie pod rząd i
Tutaj myślę, że warto oglądać tego przeciwnika. Oczywiście w tej sytuacji, tego zawodnika, przepraszam, w tej sytuacji, no już widzimy, że białe są kompletnie na wygranej pozycji. Nie ma tutaj, no nie ma co grać. Realizacja jest bardzo prosta, więc polecam nawet sobie sprawdzić z komputerem albo sobie rozegrać samemu. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Macie tutaj też 10% zniżki na szachowo.pl. Pamiętajcie, dzięki i widzimy się w kolejnym odcinku.